Dzień dobry Państwu. Dziś mam przyjemność gościć w Urzędzie Miasta pana Piotra Choreglada, prezesa rodzinnej firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. z siedzibą w Białej Podlaskiej, wielokrotnego wykonawcę inwestycji w układ drogowy w Białej Podlaskiej. Dzisiaj będziemy podpisywali umowę na wykonanie bitumicznej warstwy ścieralnej jezdni oraz wymianę krawężników betonowych w ulicy Akademickiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Artyleryjską do skrzyżowania z ulicą Kopernika w Białej Podlaskiej. Wartość tej umowy to 555 tysięcy złotych. Termin jej realizacji określiliśmy na koniec lipca tego roku. Chciałbym przypomnieć, że inwestycja w kompletną wymianę nawierzchni na tym długim odcinku ulicy Akademickiej jest naszym miejskim zobowiązaniem i wyrazem wdzięczności wobec Akademii Wychowania Fizycznego, filii w Białej Podlaskiej, która w tym roku świętuje jubileusz swojego 50-lecia. Ze względu na sytuację epidemiczną, decyzją rektora uczelni pana profesora Jerzego Sadowskiego, oficjalne uroczystości zostały przeniesione na rok przyszły. Będziemy je wspólnie świętować w 2021 roku. Niemniej jednak trzymamy się konsekwentnie naszego planu realizacji inwestycji i ten prezent nie tylko dla społeczności Akademii Wychowania Fizycznego, ale dla wszystkich mieszkańców Białej Podlaskiej. Przypomnijmy, że przy ulicy Akademickiej jest posadowiony także zespół szkół ogólnokształcących numer 4 z liceum imienia Stanisława Staszica czy szkołą podstawową numer 2 imienia Bohaterskich Lotników Podlasia. Cieszy nas wszystkich, że i ta część miasta zyska na urodzie i atrakcyjności. Przypomnijmy, że przy ulicy Akademickiej i Artyleryjskiej oraz ulicy Piłsudskiego wykonujemy w tej chwili inwestycje w budowę miejskiego stadionu. Niedawno informowaliśmy Państwa o przebiegu prac związanych z wykonywaniem parkingu i murawy. W wakacje pewnie już będziemy mogli ogłosić przetarg na realizację kolejnego etapu, to jest budowy hali sportowej, trybun oraz zagospodarowania terenu. Miło, że także ta część ulicy Akademickiej zyska zupełnie nowy wygląd i jakość. Szanowni Państwo, podpisując z panem prezydentem umowę na realizację inwestycji, przystępujemy do wykonania budowy drogi ulicy Akademickiej. Zakres pracy obejmuje wymianę krawężników betonowych, regulację wysokościową, kostki brukowej, częściowe frezowanie istniejącej nawierzchni drogowej, regulację kanalizacji, urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz prace gruntowe. Chciałem powiedzieć, że termin jest bardzo krótki. Zobowiązaliśmy się tutaj w przetargu, że dotrzymamy terminu na koniec lipca, ale biorąc pod uwagę fakt, iż ogólna sytuacja w mieście związana i z zbliżającymi się wakacjami i z koronawirusem i mały ruch z tego wynikający, postaramy się, panie prezydencie, tą realizację zrobić wcześniej. Ze swojej strony też chciałbym dodać, że bardzo cieszę się, że my tą inwestycję będziemy realizowali, ponieważ jest to kolejna inwestycja, w której nasze przedsiębiorstwo wpisuje się w rozwój tego miasta, można powiedzieć naszego miasta.